Miasta są motorem napędowym dla nowoczesnej gospodarki. Dawniej ich siłą był przemysł. Dziś jest to potencjał intelektualny i kreatywny. Potencjał napędzany kulturą, ludzką interakcją i społecznymi przestrzeniami. Miejsca, które kiedyś były tkalniami, przędzalniami i elektrowniami, zmieniły swoje funkcje i dziś dalej są sercem i krwioobiegiem gospodarki. Regeneracja miast wymaga kompleksowego podejścia i planowania strategicznego. Chodzi przecież nie o odświeżenie budynków, lecz wpisanie się w większy miejski projekt. Postindustrialne dziedzictwo powinno być rozumiane jako holistyczny koncept. Jednym ze znaczących wyzwań są ludzie i są te przestrzenie, które powstały, które teraz trzeba wypełnić ludźmi. Tak jak każde rozwijające się miasto, rozwój miasta, rozwój gospodarczy, rozwój w wielu wypadkach zależy od ludzi, od dostępności talentów. I to jest wyzwanie, które ma Polska i Łódź również, razem z wieloma innymi miastami. Na rzecz tego wyzwania dedykujemy ogromne środki i finansowe, i organizacyjne, bo od tego, jak uda się wypełnić te przestrzenie w znacznej mierze postindustrialne życiem, w moim mniemaniu będzie zależał sukces. Takie działania kreatywne, czy to artystyczne, czy związane szerzej z przemysłami kreatywnymi, to szansa, aby bez inwestycji infrastrukturalnych przetestować pewne rozwiązania, przetestować, czy pozostała tkanka pofabryczna nadaje się do działań takich jak działania galeryjne, czy na przykład organizacja różnego rodzaju wydarzeń, eventów artystycznych, produkcji filmowej, czy wielu innych działań związanych z branżą kreatywną. Przede wszystkim najważniejszym ogniwem tych procesów są ludzie. Oni podejmują decyzje o zamieszkaniu czy funkcjonowaniu w danym mieście. Władze miasta muszą zatem zaoferować tym i przyszłym mieszkańcom pewną wartość. To, co przesądzi o chęci związania się z danym miastem. Jako reprezentanci interesów mieszkańców, bo taka jest idea samorządności, muszą rozpoznać, co takiego mieszkańcy sobie cenią. I tęże wartość zaoferować, ulepszać, dostosowywać do zmian, także zawrzeć w określonych działaniach, na przykład rewitalizacyjnych. Czyli inaczej mówiąc, rewitalizacja jest właśnie dla mieszkańców. Jednak miasta, tak jak i inne organizacje, funkcjonują obecnie w bardzo dynamicznym otoczeniu. Wszyscy mamy świadomość, że w świecie, który nas otacza, w świecie, w którym żyjemy, dokonują się zasadnicze zmiany. Coraz częściej używamy określenia transformacja, ale gdy zaczynamy pytać, jaka transformacja, do czego transformacja, na ogół wiemy, że musimy się zmienić, na ogół potrafimy sobie wyobrazić, co możemy zrobić po swojej stronie, ale nie wiemy, jakie będą okoliczności, jakie będą warunki. Mówimy więc o transformacji ku nieznanemu.